Here one minute, gone the next. There's no heart beating inside your chest. It's vanished into thin air, never to be seen again. Hej, hej, z tej strony Emi, a przed nami kolejny odcinek z serii Speed Coloringi. I tak jak zapowiedziałam ostatnio dość enigmatycznie, teraz zabiorę się za kolejny obrazek, który jest związany z kolorowaniem po numerach. I on jest taki bardziej klasyczny, gdyby patrzeć na kolorowanie po numerach, ponieważ mamy tak, mamy takie kształty różne, nie tak jak ostatnio, że same kwadraciki. Poza tym kolejna sprawa jest taka, że są cyfry po kolei od 1 do 11 i są do każdej cyfry dopasowany kolor, kwadracik z kolorem, więc trzeba mniej więcej dobrać sobie odpowiednie kolory naszych przyborów, żeby to miało jakiś sens. I od razu patrząc na niepokolorowany obrazek widać, co on przedstawia. Więc to jest takie całkowite przeciwieństwo słońca, za to bardzo podobne do... Znaczy, no powiedzmy takie same, tylko tam było malowanie. Takie samo jak koń, więc mamy sobie Monę Lisę. Nie wiem, czy zbyt dobrze widać linię na nagraniu, natomiast ja widzę bardzo wyraźnie, że to jest Mona Lisa. Tak więc jest 11 kolorów do dobrania i teraz na swoje usprawiedliwienie dodam, że wydaje mi się, że kiedy ja to drukowałam, to już było 100 lat temu, to miałam zepsutą drukarkę, a raczej miałam źle poustawiane, bo nie wiedziałam wtedy, jak to się ogarnia i robiły się złe kolory, wszystko było zielone, w sensie jak miało być czarne, to było zielone i tak dalej. Dlatego wydaje mi się, że te barwy są trochę źle dobrane, bo jakby widać, że to są takie linie. Jeden kwadracik ma linie, trochę zielone, trochę jakieś tam. Dlatego obawiam się, że te kolory będą nie do końca takie, jak powinny być. Chwilami starałam się mniej więcej, bo sobie dobrałam kredki już wcześniej na zapas, ogarnąć mniej więcej, jak to ma być twarz, to żeby ten kolor bardziej właśnie tak wiadomo, jak ma wyglądać twarz czy ogólnie obraz, a nie tak jak to jest na tym kwadraciku. Nie chciałam się szukać tego maila, jestem okropna, więc mam nadzieję, że to się będzie nadawało do czegokolwiek w moim wydaniu. No i będę używała kredek Sudee Stile i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak mówiłam ostatnio, tam mogłam wziąć flamastry, gdybym chciała, mogła, cokolwiek. Natomiast tutaj przy tych 11 bardzo podobnych do siebie barwach, przy cielistym i tak dalej, flamastry rzadko mają cielisty. Wiem, że robią takie zestawy, nie wiem, 150 czy nawet jeszcze więcej kolorów flamastrów, jednak zwykle myślę, że flamastry kupuje się tam po kilkanaście czy po ile. Ja mam taki właśnie zwykły zestaw taniuśki i tyle, bo nie przepadam za flamastrami. Te smugi to nie moja bajka, więc to już byłoby trudniej dobrać barwę przy właśnie flamastrach, ale jakby ktoś potrafił, uparł się i tak dalej, może by się dało. No i cóż, ogólnie można powiedzieć, że jestem bardzo wspaniała, bo będę malowała dzieło sztuki. Oh yeah! Kultowe, trochę nie w tych czasach, ale wiecie. Dlatego zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dla mnie to jest też taka nowość. Może już trzeci raz mamy coś tam po numerach, ale jednak za każdym razem trochę inaczej. Dlatego właśnie wybrałam te obrazki. On też jest chyba drukowany od tamtej kobiety. Mam ich sporo. Niestety na większości nie widać za bardzo cyferek, bo są bardzo malutkie kawałki. Jakość jest nie za super i tak dalej. I większość jest po prostu podobna do siebie. Dlatego ja na razie wybrałam kilka takich różniących się. I teraz mam w planie zabrać się za nie. No i na razie robimy tą Monę Lisę. Dlatego zapraszam Was do oglądania, żeby się dowiedzieć, co wyszło mi z tego, bo ja jestem bardzo ciekawa, więc może Wy też. No i jestem ponownie. Obrazek już jest niemal gotowy. No i cóż. Ogólnie to była katorga. Nie ze względu na to, że nie widziałam cyferek, nie ze względu na to, że było jakoś bardzo szczegółowe, jest o wiele mniej szczegółowe niż koń. Natomiast katorgą było dla mnie to, że nie bardzo wiedziałam, jaki kolor dobrać, chwilami zmieniałam. Nie te, co tam mniej więcej pasowało do kwadracika, tylko takie, co już widziałam, brałam sobie Monę Lizę. Tak, odmieniałam źle ostatnio. Dlatego wzięłam sobie ten gotowy obraz na podgląd. Staram się mniej więcej jakoś dopasować. Na pewno byłoby przyjemniej, gdyby te kolory były u mnie dobrze, ale nie narzekam. No i ogólnie te barwy dość blade wyszły. Powiem Wam tak, malowałam sobie, kolorowałam, tak. I zastanawiałam się, jaki kolor wziąć właśnie do włosów, do stroju i zdecydowałam się na dość jasny szary. I potem tego pożałowałam. Ogólnie ucięło mi nagrywanie, bo źle kliknęłam. Akurat właśnie ten fragment z jej ubraniem. I tak naprawdę ten obraz był taki blady, że nic nie było widać. Dlatego zdecydowałam się użyć kredki z tą Mondeluzy czarnej na sucho. Tylko że znowu, wiecie, im ciemniejsza barwa, tym bardziej widać smugi. Przy takich dużych płaszczyznach. I te smugi wyszły straszne. Na włosach jeszcze jak takie trochę cienie, ale na ubraniu strasznie. Potem, tego już nie widzicie na nagraniu, bo miałam dość, potem spróbowałam zrobić to na mokro. I nie dość, że kartka się zmoczyła i zmarszczyła. Nie dość, że musiałam się z tym męczyć cholernie długo i woda mi się lała tam przy gwincie, bo coś się psuje. To jakby zwykle Mondeluzy, na przykład czerwony, jakiś niebieski, pomarańczowy, wybuchają kolorami przy wodzie. Natomiast czarny staje się, znaczy jest prawie taki sam, a troszkę może nawet bardziej wyblakły, bo jak się za dużo wody da, to się tak, takie smugi się tworzą. Więc nie dość, że są smugi, to jeszcze nadal są te takie, wiecie, te kreseczki, jak się rysuje, tak, jeden rządek, potem drugi rządek i to wychodzą takie smugi dziwne. Więc nadal to wygląda niezbyt dobrze. Przy tym jeszcze tło wychodzi takie blade, bo ja to robiłam w Sudee Stile, więc widać różnicę. Plus też jeszcze oczy i nos, usta też są takie blade strasznie, ale kolor miał być inny niż ten do włosów. Potem jeszcze zrobiłam trochę ciemniejszym, to znowu wyszło za mocno moim zdaniem. Ogólnie trochę porażka, nie jestem Da Vinci, ale nie wiem, mimo wszystko cieszę się. Myślę, że gdyby to właśnie nie była, wiecie, Mona Lisa, wow, to bym się aż tak bardzo nie starała, bo zwykle nie chce mi się potem jeszcze 100 razy robić tego samego, wiecie. Jedna warstwa, druga warstwa, trzecia warstwa, cokolwiek. Ale teraz spróbowałam. Wyszło dość blado, poza właśnie tym czarnym, który domalowałam potem. Nie wiem, może trzeba było od razu zabrać je za Mondeluzy, tylko tam mam mniej kolorów, sporo mniej, gdzieś tak z połowy czy ile, nie wiem. Więc pewnie ciężko byłoby dobrać, bo to jest sporo takich szarych, brązowych, ciemnych, zielonych, plus cieliste. Nie wiem, zrobiłam jak zrobiłam. Mogło być lepiej, ale i tak się fajnie bawiłam, bo to był ten jeden raz, gdzie nie musiałam męczyć się, jaka to jest cyfra do cholery, ewentualnie 1,7 i 6,9. Musiałam się trochę skupić, w którą to stronę jest, bo one zwykle poziomo są te cyfry, tak, gdzie da się zmieścić, prawda? Trochę dziwnie jest to ogólnie namalowane, już nie patrząc na to, że ja nie umiem. To coś, jakby ten dekolt jest taki dziwny, te dłonie. No nie wiem, on jest taki bardziej artystyczny, wiecie, żeby było jak najwięcej linii, żeby było jak najwięcej malowania. Nawet jeśli mamy na przykład dwa obok siebie z tą samą cyferką, to one są osobno, mają osobne linie. I te linie potem są mocno widoczne, cyfry też przy tych jaśniejszych barwach, ale no taki klimat malowania po numerach, dlatego jakbym wzięła mazaki, to by było na pewno lepiej, mocniejsze barwy, plus mniej by było widać te okręgi oraz cyfry. Ale no nie wiem, mogło być gorzej, ja się cieszę mimo wszystko. Ostatnio mi za dobrze szły te obrazki, poprzednie odcinki, dlatego teraz musiało być gorzej. Ale było fajnie, fajnie się bawiłam. Zobaczymy, co będzie kolejnym razem. Mam już plan na coś. Nie po numerach, nie jest to nawet kolorowanie czy malowanie, ale będzie w tej serii, bo nie ma to być więcej, tylko w sumie na raz, może jeszcze kiedyś, jak mi się zechce. Dlatego po prostu to wepcham do kolorowania, w sensie do speed coloringów, bo uważam, że tam mniej więcej najbardziej to pasuje. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Niedługo widzimy się w kolejnym, który już zapowiedziałam. Tak znowu tajemniczo, ale zawsze. Na pewno wiem, że będzie. Zabieram się właśnie już zaraz po tym, nie? Więc spoko. No i pa!